Wracamy do idei tej, która legła u narodzin Uniwersytetu Europejskiego, nowożytnego, choć jeszcze w średniowieczu. To było miejsce spotkania, miejsce debaty, miejsce wymiany myśli. Swobodny, wolnej. Ludzi, którzy często ze sobą się może nie zgadzają, ale rozmawiają i to jest źródło postępu w nauce, ponieważ jeśli nie ma tej wolnej, swobodnej debaty, rozmowy, właśnie tej wymiany myśli, no to nie ma wtedy też progresu naukowego. Takim miejscem chcieliśmy, żeby się stał właśnie kongres i takim miejscem ma być Akademia Kopernikańska, którą tworzymy. No, Kopernik praktykował wiele dyscyplin naukowych. Był teologiem, filozofem, prawnikiem, medykiem, stał się astronomem, był człowiekiem, który miał zarówno ścisłe wykształcenie, jak również humanistyczne. Okazało się, że był też genialnym ekonomistą, znakomitym zarządcą, wreszcie dowódcą wojskowym. No, można powiedzieć, wypełniał kryteria człowieka renesansu ponad miarę i w moim przekonaniu jak żaden inny człowiek, który kojarzy się z renesansem. Powinniśmy być z tego dumni i z tego czerpać inspirację i to robimy. No, ustawowo światowe kongresy mają się odbywać co 5 lat. Pewno tego nie zmienimy, ale refleksję naukową na takim poziomie chcemy kontynuować, no już można powiedzieć z marszu. Mogę zapowiedzieć, że na pewno we wrześniu będziemy świadkami przynajmniej jednego dużego wydarzenia w Polsce, pewno przynajmniej jednego znaczącego wydarzenia we Włoszech, a kontakty, które powstały wskutek no, właśnie tych kongresowych obrad, na pewno zaowocują jeszcze nie jedną inicjatywą, czy jej się uda zmaterializować w tym roku, nie wiem, ale na pewno w kolejnych latach nie będziemy czekać 5 lat, ażeby to wspaniałe wydarzenie, te wspaniałe moce, które uruchomiliśmy, miały czekać 5 lat na dalszą realizację.